musimy zadbać, aby bułka rzeczywiście była dobra i najlepsza z tych, które mamy do wyboru. Zazwyczaj trudność wyboru pojawia się wtedy, kiedy mamy do czynienia z rzeczami do siebie bardzo podobnymi, chociaż nie identycznymi. W tym wypadku musimy zastanowić się przez dłuższą chwilę. Dokonaliśmy właściwego wyboru. Wybraliśmy tą bułkę. Dokonaliśmy właściwego wyboru. Wybraliśmy tę bułkę. Skoro dokonaliśmy właściwego wyboru, reszta bułek wydaje nam się zbędna. Odkładamy je zatem na bok. Los tych bułek nie jest do końca jednoznaczny. Tak naprawdę nie wiemy, co się z nimi stanie. Interesuje nas tylko i wyłącznie ta bułka. To, co robimy następnie, wygląda tak, jak to właśnie wykonuję. Mianowicie kroję nożem bułkę na dwie równe lub mniej więcej równe połowy. Nóż odkładamy na bok. Przez chwilę patrzymy na rozkrojoną bułkę. Co robimy następnie? Bierzemy to, co mamy pod ręką. Pod ręką zawsze mamy ketchup, łagodny musztardę, koncentrat pomidorowy. Otwieramy po kolei. Dobrze jest, jak jest duża tacka, żeby wychlapać trochę ketchupu na tackę. Następnie zagarniamy łyżeczką odrobinę ketchupu. Mieszamy z musztardą i z przecierem pomidorowym. A smarujemy sobie tutaj wierzch języka, tym co na łyżeczce mamy. A Oh,
Wyobraźmy.